Dzisiaj mam dla Was taki krótki filmik, w którym chciałabym wyjaśnić Wam, przedstawić Wam tylko trzy czasowniki z języka nieformalnego. Bardzo często, kiedy uczymy się jakiegoś języka, szczególnie kiedy uczymy się go w szkole, to znamy bardzo dużo tych standardowych słów, często bardzo dużo formalnych słów, słów z języka formalnego, a potem okazuje się, że rodzimi użytkownicy języka, kiedy mówią, to używają zupełnie innych słów i w ogóle ich nie rozumiemy. Oczywiście jest to język nieformalny, więc używamy go w sytuacjach, kiedy jesteśmy ze znajomymi, z rodziną, nie na egzaminie. Więc jeśli zdajesz niedługo egzamin z języka polskiego, to lepiej wyłącz ten filmik. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to nie zapomnij, że mam też Patreona, gdzie możesz znaleźć jeszcze więcej różnych materiałów do nauki języka polskiego, i gdzie mamy też spotkania, mamy grupę na WhatsAppie, więc jeśli chcesz dołączyć do tej naszej grupy osób, które uczą się polskiego, zapraszam. Koniecznie zajrzyj na Patreona, link jest zawsze w opisie na dole filmu. Ogarniać to czasownik, który używamy bardzo często po polsku, kiedy chcemy powiedzieć rozumieć. Ogarniać to forma niedokonana, ogarnąć to forma dokonana. Ja ogarniam, ty ogarniasz, ja ogarnę, ty ogarniesz. Znaczy to tyle, ile rozumieć, więc możecie powiedzieć nie ogarniam języka polskiego. Nigdy nie ogarnę języka polskiego. Oczywiście nie mówcie tak. Język polski jest jak najbardziej do ogarnięcia, do zrozumienia. Ale bardzo często ktoś może z Polski Was zapytać, ogarniasz to? I Wy możecie powiedzieć, nie, nie ogarniam. Nie ogarniam, co tu się dzieje. Nie ogarniam, co on do mnie mówi. Czyli nie rozumiem. Czepiać się to kolejne słowo, którego używamy bardzo, bardzo często. Koniugacja to ja czepiam się, ty czepiasz się. Czasownik jest zwrotny i znaczy mieć z czymś jakiś problem. Z czymś zwykle, co nie powinno stanowić problemu. Z czymś głupim, z czymś małym, z czymś nieważnym. Trochę jak robić problem z małej rzeczy. Kiedy ktoś Was krytykuje na przykład, krytykuje rzeczy, które nie są takie istotne, możecie zapytać, czy zawsze musisz się mnie czepiać? Bardzo często mówimy tak o rodzicach albo o nauczycielach. Ludzie, którzy wszystkiego się czepiają, są bardzo irytujący. Czyli krytykują. Ludzie, którzy wszystko krytykują, czepiają się. A ktoś, kto się czepia, jest czepialski. Osoba może być czepialska, czyli taka osoba, która się wszystkiego czepia, która ma ze wszystkim problem, która wszystko krytykuje. Obczaić. Obczaić to forma dokonana. Ja obczaję, ty obczaisz. I obczajać forma niedokonana. Ja obczajam, ty obczajasz. Obczaić to znaczy coś sprawdzić, coś zobaczyć. Chcę jechać na wakacje, ale muszę jeszcze obczaić, który hotel będzie najlepszy. Bardzo często, kiedy chcemy zwrócić czyjąś uwagę na to, co chcemy mu pokazać, kiedy chcemy coś komuś pokazać i ktoś nie patrzy w tym samym kierunku, co my, możemy powiedzieć, hej, obczaj to, zobacz, obczaj to. Obczajać ma też czasem trochę negatywne znaczenie, kiedy patrzymy na zwykle na kogoś bardzo intensywnie. Jeśli obczajam jakąś osobę, to znaczy, że patrzę na nią dosyć intensywnie, to znaczy patrzę, w co jest ubrana, jak wygląda. Często mówimy tak w kontekście romantycznym, to znaczy, jeśli ktoś się komuś podoba z wyglądu, jeśli ktoś jest atrakcyjny, to go obczajamy. Czyli patrzymy intensywnie. Zadanie dla Was po tym filmiku to wybrać jakiś czasownik z tych, które powiedziałam i napisać jakieś zdanie z tym czasownikiem w
komentarzu. Dajcie mi też znać, czy lubicie język nieformalny, czy posługujecie się językiem nieformalnym na co dzień w Waszym języku i czy lubicie odkrywać nieformalny język w innych językach. Bardzo chętnie będę robić inne edycje tego filmiku z innymi słowami, bo mamy ich bardzo dużo, takich słów nieformalnych. Myślę, że dobrze jest je chociaż rozumieć, kiedy uczymy się innego języka. Dajcie mi znać, co o tym myślicie, a ja żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!